Proszę Państwa, chcę wrócić dzisiaj do sprawy zbrodni smoleńskiej, ale uczynię to, przepraszam, ale w sposób dramatyczny, bo to w jakimś sensie będzie mój testament intelektualny tych prawie 3 lat walki o prawdę w sprawach Smoleńska. Prawdę, która z bardzo wielu stron jest zaciemniana. Więc wybaczcie Państwo ten dramatyzm, który może będzie, postaram się go zmniejszyć, ale sprawa jest rzeczywiście dla Polski kluczowa i dramatyczna. Jak widzą Państwo od prawie 3 lat, jest kilka stron, które usiłują w różny sposób zaciemnić, a niektóre wyjaśnić sprawę zbrodni smoleńskiej. Takich stron jest naprawdę dużo. To nie ma teraz sytuacji w tej konkretnej sprawie my i oni. Oczywiście naprawdę sytuacja dotyczy my i oni. To znaczy prawda i nienawiść i kłamstwo szatana. Ale o tym będzie na końcu tych cyklu kilku wypowiedzi. Natomiast strona, powiedzmy, putinowska, odróżnić musimy od razu od strony tajnych gangów zwanych na przykład GRU. Więc strona putinowska znalazła sobie taką panią generalszę Anodinę, która, czyli tak zwany mak. Jak od początku wiemy i ktoś to dosadnie i krótko powiedział, mak w dupie. Chodzi o to, że grupa generalszy, już pomijmy już sprawę płci tej osoby, kłamie bezpośrednio, celowo i to w żywe oczy. Po nas, po stronie polskojęzycznej, taką grupą zakłamaną była grupa inżyniera Millera, który był wtedy chyba jakimś ministrem. Później skoczył na stanowisko, zdaje mi się, wojewody krakowskiego. W każdym razie to jest tak zwany raport Millera. On z małymi modyfikacjami powtórzył te ewidentne wtedy dla wszystkich analityków zbrodni smoleńskiej i dla prawie wszystkich prokuratorów wojskowych, z którymi rozmawiałem, którzy tą sprawą się zajmowali, powtórzył te kłamstwa Anodiny. Przypomnę w skrócie, że chodzi o to, że czy to pijany generał, czy pijany pilot, niedouczony, no nic nie rozumieli i wjechali w las zamiast wjechać na lotnisko. Od początku, to znaczy od pierwszych godzin, kiedy się te kłamstwa rozeszły, wiedzieliśmy wszyscy, że to są takie kłamstwa zewnętrzne. Takie kłamstwa, żeby można było powiedzieć, no tak, ruskie jak zwykle kłamią, czy rząd jak zwykle oszukuje. Ale za tym, jak w cebuli, są następne kłamstwa. Można to ująć właśnie porównaniem do kolejnych warstw cebuli. Można też mówić, jak mówił doktor Przywara, wtedy jeszcze tylko znany jako Free Your Mind, o dżungli luster. To, które to bywa taka dżungla luster w cyrku, gdzie nie wiadomo, gdzie jest rzeczywista osoba, a gdzie jest tylko lustrzane odbicie. Natomiast dla nas, to znaczy tych poważnych analityków, którzy się nie tyle może zebrali w internecie, ale nie potrafili się wspólnie pracować, o wiele groźniejsze było przemilczenia grupy związanej z Jarosławem Kaczyńskim czy z ministrem Macierewiczem. Te przemilczenia sygnalizowaliśmy, a ja w każdym razie na pewno sygnalizowałem najpierw poufnie im obu, to znaczy panom Kaczyńskiemu i Macierewiczowi, już pod koniec kwietnia i na początku maja 2010 roku. Panowie, w tym sensie, panowie, widać, pewne jest, że coś ukrywacie. Każdy co innego zresztą. Natomiast pewne jest, że
w ukrywanie, przez ukrywanie do prawdy nigdy nie dojdziemy. Musicie, mówiliśmy wtedy i powtarzam to teraz, musicie przełamać ten, nie wiem, strach, małość, czy coś innego, nie chcę już powiedzieć, i podać nam tę część prawdy, jaką znacie, panowie, jaką znają wasi eksperci. Więc ponieważ stanowisko ministra Macierewicza było inne, mianowicie między innymi odstrzelił z zespołu parlamentarnego tych naukowców czy uczonych, którzy mieli największe osiągnięcia, a którzy nie zgadzali się z tym, co zostało przez niego uznane jako jedynie słuszny scenariusz. Dowód to była taka konferencja w październiku 2012, tak zwana konferencja smoleńska, na której były ogromne naciski ze strony właśnie tego zespołu parlamentarnego, żeby odsunąć ludzi, którzy rozszerzają trochę horyzont badań poza te, no, powiedzmy sobie krótko, nieszczęsne hipotezę dwóch czy też kilku kontrolowanych wybuchów i skakania tego samolotu z 5 metrów na 26, a może 16, żeby to się zgadzało jakoś z grubsza z tym, że samolot jeszcze po tym wybuchu mógł dalej spójnie, czyli wszystkie te kawałki jakoś razem odlecieć czy skręcić. Nie będę mówił o poszczególnych naukowcach, którzy w tym brali udział, w tej wypowiedzi, dlatego że ich osiągnięcia, jak na przykład profesora Biniendy w sprawie precyzyjnego obliczenia wytrzymałości tej nieszczęsnej brzozy, no są bardzo dobrymi i właściwymi obliczeniami. Chodzi mi natomiast o coś innego, mianowicie grupa ideologów, powiedzmy, rządzonych czy połączonych z panem ministrem Macierewiczem, jak ognia unika sprawy całej otoczki zbrodni smoleńskiej. To znaczy, co się działo na lotnisku Okęcie, dlaczego i w jaki sposób zostały wyłączone wszystkie monitoringi czy zapisy tego, co się działo na Okęciu, jak również monitoringi na Siewiernym, w Smoleńsku, uciekają, jak mówię o ekipie pana Macierewicza, uciekają jak od ognia, od pytań, od precyzyjnego przepytania na przykład osób związanych z zamordowanym prezydentem Kaczyńskim. To jest pan Sasin, czy pani Zofia Kruszyńska-Gust, która była od czasów pana Wałęsy głównym takim rozprowadzaczem gości konkretnego prezydenta, a która podobno razem z panem Sasinem była jedyną osobą, z która według legend rozmawiała z prezydentem Kaczyńskim piątek przed zbrodnią wieczorem. Otóż ta pani się rozmyła we mgle smoleńskiej. Tak samo jak pan minister, czy teraz zdaje mi się poseł Sasin, na żadne z ważnych pytań nie odpowiadają. Wśród tych osób jest jeszcze jakiś tam pan Klarkowski czy inny. I to jest temat na oddzielną wypowiedź, ale istotne jest to, że grupa pod kierownictwem ministra Macierewicza tych pytań o Okęcie, jak również tych pytań zbliżonych, choćby to, skąd macie panowie pewność, że dane, które zostały przekazane panom Szulodzińskiemu, czy Biniendzie, czy komuś tam jeszcze, Nowaczykowi, że te dane nie zostały zafałszowane przez GRU związane z general Anodiną. Na te pytania grupa zespołu parlamentarnego odpowiada: ach, dajcie spokój, nie mówmy, to nie jest nasz temat. W związku z tym, ponieważ widzimy od, no ja sprawdziłem to eksperymentalnie we wrześniu i październiku 2012, że wszelkie
pytania stawiane dalej o rzeczy zupełnie oczywiste, że oczywiste w tym sensie, że należy koniecznie o nie pytać, są tępione przez grupę zespołu parlamentarnego, postanowiliśmy, i to mówię tutaj po raz pierwszy, bo to robiłem no niejawnie, postanowiliśmy zorganizować warsztaty 10-dniowe, czy też dwutygodniowe, gdzieś raczej w Polsce, warsztaty, na które by wszyscy, którzy coś istotnego wnieśli w ciągu ostatnich 2,5 czy blisko już 3 lat do sprawy zbadania zbrodni smoleńskiej, mogli swoje stanowiska przedstawić, ale bez dziennikarzy, bez ministrów. Wtyki na pewno by tam były, no ale to zupełnie nie szkodzi, bo również z dużą przyjemnością widziałbym tam takiego pana Latek, czy ktoś, nie, on jakoś tam się podobnie nazywa, który przejął schedę po ministrze Millerze, jak również jest taki bezczelny zupełnie troll z Kanady, nazywa się Paweł Artymowicz, czy Artymowicz, który robi za profesora fizyki, więc oczywiście na takich warsztatach widzimy chętnie wszystkich, ale bez referatów i bez poprawnych referatach aplauzu tych, którzy klepią i mówią, że tak, to wspaniały referat, mimo że referat był na bardzo niskim poziomie. Więc te warsztaty powinniśmy zrobić. To, co do Państwa mówię i teraz powiem, to nie jest publicystyka, to jest po prostu apel. Ponieważ przez ostatnie 2-3 kwartały ja próbowałem do takich, przede wszystkim zdobyć pieniądze na takie warsztaty. Wśród wielu poważnych analityków zbrodni smoleńskiej próbowaliśmy dojść przede wszystkim do różnych zamożnych Polaków. Udało nam się trafić w okolice 4 takich zamożnych Polaków, 2 na południu Polski, a 2 w Ameryce. W Ameryce, jak Państwo się mogą domyśleć, 1 w Ameryce Południowej, 2 w Ameryce Północnej. No, nie będę ujawniał tych nazwisk, ponieważ z wszystkich 4 stron znaleźliśmy, ku mojemu zdziwieniu, dokładny brak zainteresowania. Może osoby, które miały się tym zająć, nie dotarły do samych posiadaczy, którzy tych pieniędzy, które nie są wielkie, ponieważ to mówię o osobach, które mają bez problemu wiele milionów, czy też dziesiątków milionów, powiedzmy dolarów, a tutaj w grę wchodziło 25 tysięcy. Wszystko jedno, czy euro, czy dolarów, bo to z tą dokładnością nie potrafimy powiedzieć. W każdym razie z tych 4 zamożnych Polaków jeden tylko odpowiedział, ale to była odpowiedź dyskwalifikująca go raczej, bo powiedział, że on nie wierzy w żaden zamach, ponieważ Lech Kaczyński był w tym, przy porodzie był tym drugim, czyli został podduszony, no i jakieś takie odpowiedzi zupełnie nie na temat badania zbrodni smoleńskiej. Natomiast od pozostałych 3 nie udało mi się uzyskać żadnej odpowiedzi. Mówię to dlatego, że mogę powiedzieć z całą pokorą, przez całe życie nie udawało mi się zdobyć pieniędzy na bardzo istotne często badania w fizyce. Pieniądze były potrzebne, no inni potrafili, ja nie. Więc to jest apel. Apel do Państwa, że jeśli byście Państwo mieli dostęp do jakichś zamożnych, a uczciwych Polaków, patriotów, to chodzi nam o to, żeby oni zbierali pieniądze, czy zebrali pieniądze, czy zrobili zrzutkę na takie warsztaty na temat prawdy smoleńskiej. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby jeden z tych panów dał te 25 tysięcy dolarów, co oczywiście dla niego byłoby też małym, niewielką stratą, ale chodzi o to, że ktoś mi powiedział, że jeśli osoba zamożna zbiera pieniądze na jakiś cel, to zupełnie inaczej inni zamożni dają.
Mianowicie takim tam chłystkom, co to sami nie potrafią wyżyć, tylko mają, żyją z emerytury, no to wtedy im nie warto dawać, no bo przecież tak po co. Więc apel do państwa ten jest taki. Takie warsztaty, czy ja, czy ludzie poważni, z którymi mam związek, potrafimy poprowadzić, ale przez te przeszło już teraz pół roku, nie udało nam się dotrzeć do tych zamożnych Polaków, żeby były te potrzebne pieniądze. Dlaczego te pieniądze są potrzebne? Po pierwsze dlatego, że większość analityków zbrodni smoleńskiej to są, zobaczyłem, to są ludzie ubodzy lub nawet schorowani i tylko takim chce się poświęcać czas, inteligencję, a ewentualnie również czasem zdrowie czy życie na badanie prawdy o zbrodni. Bo inni są zajęci ważniejszymi według nich sprawami, między innymi na przykład tłuczeniem pieniędzy, czy tam tłuczeniem piłeczki, czy coś w tym rodzaju. Więc takie warsztaty proponowaliśmy, planowaliśmy najpierw albo w Londynie, albo gdzieś nad Morzem Czerwonym, ponieważ o paradoksie osoba, która sama jest w chmurach, in the clouds, powiedziała, że no u nas nad Morzem Czerwonym to na pewno będzie taniej i bezpieczniej niż pod Poznaniem na przykład. I w to taniej uwierzyłem, bo szczególnie, że pani zna się na tym, ale czy bezpieczniej, to możemy dyskutować. Ale nam nie zależy na bezpieczeństwie specjalnie, bo myślę, że Matka Boska będzie nas wystarczająco broniła, lepiej niż różni bezpieczniacy. Natomiast takie warsztaty to są, to jest sprawa gdzieś tygodnia, 10 dni, gdzie jesteśmy w te kilkanaście, czy na ich góra 20 parę osób zamknięci na wsi, bez, zresztą najchętniej z wyłączonymi komórkami, jeśli jest możliwe. I wtedy nie słuchamy referatów poszczególnych gwiazd smoleńskich, tylko uczciwie dyskutujemy między sobą poszczególne problemy. Otóż takie problemy zostały sformułowane i spisane właśnie pół roku temu, może trochę więcej, i one są. Jedną z podstawowych takich problemów to jest właśnie to, na ile możemy wierzyć w te dane, które przeciekają z Rosji, ciągle z Rosji, czy to grupa związana z Putinem, to znaczy raczej KGB, czy grupa związana z satanistami z GRU, ciągle nam podrzuca różne rzeczy, a to z morgu, to znaczy z tej kostnicy, a to zdjęcia, które ta grupa GRU, czyli satanistów, uzyskała od grupy Anodiny, nie wiem jak one tam są wewnętrznie związane, gdzie między innymi podrzucają nam jakieś zdjęcia, które są ewidentnie z tej grupy Maku, ale na których można zaobserwować poza autentycznymi, na przykład zwłokami, można również widzieć, że niektóre zwłoki, taka zwłoki z urwaną nogą, to są lalki plastikowe, odpowiednio przybrane w kolory krwawe. Więc ta zabawa tych grup satanistycznych właśnie w takich warsztatach, o jakich mówię, mogłaby być rozpoznana, rozpoznana dokładniej. Osoby, które tym się zajmują, znaczy mówię o analitykach zbrodni smoleńskiej na przykład, no nie mają zupełnie możliwości, czy ani za co polecieć na przykład do Londynu, bo też była taka propozycja. Natomiast zebralibyśmy się, mamy się zebrać, chcemy się zebrać gdzieś na wsi, w nieznanym miejscu i tam wyniki dopiero tych analiz
będą spisane, przedyskutowane i opublikowane wspólnie. To jest zadanie, któremu ja, bo byłem pomysłodawcą tego, na pewno już nie sprostam, ale z pomocą, jeśli się wśród moich słuchaczy, a później czytelników mojej strony, na której postaram się podobne rzeczy spisać, jeśli się znajdą ludzie, którzy pomogą przede wszystkim w znalezieniu tych kilkudziesięciu, niewielkich kilkudziesięciu tysięcy euro czy dolarów, wszystko jedno, to możemy takie uczciwe warsztaty zrobić i ich wyniki opublikować. Więc ci z Państwa, którzy sobie posłuchali tej wypowiedzi, no to daj Boże, no to zapamiętajcie, przekażcie. Natomiast ci, którzy czują się Polakami na tyle, żeby i na tyle są aktywni, że potrafią pomóc, to bardzo o tą pomoc proszę. Bo ja nie mam już wiele czasu, żeby taką sprawą się zajmować. Niektóre bardzo istotne dla tego śledztwa osoby zostały już praktycznie odstrzelone, więc i czasu, i ludzi mamy niewiele. Z Panem Bogiem.